Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę, która nazywa się Science of the, trudne słowo do wymówienia po angielsku, Sojourner, jeśli się nie mylę, możliwe, że się mylę, to jest bardzo trudne słowo i oczywiście gra atakuje nas tytułem tego, tym słowem od razu na dzień dobry. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Zobaczymy sobie tak naprawdę, co jest w tej grze takiego ciekawego. Wiem tyle, że są tutaj karty, ale tak naprawdę wchodzę w grę w ciemno. Ostatnio staram się wchodzić w więcej gier właśnie tak w ciemno, żeby mieć takie faktyczne pierwsze wrażenia z gier, kiedy sobie gdzieś tam je rozgrywam. Sprzeczka w dzieciństwie. Największa walka, jaką ty i Elias kiedykolwiek mieliście, była o dziwny naszyjnik, który znajdował się w biurku mamy. Ciekawskość wzięła górę nad tobą, ale Elias bał się tego, że pakujecie się w kłopoty. No Elias całkiem naturalnie, to jest chyba Elias, zakładam. Elias, twoja mama zabrała tyle fajnych tutaj rzeczy. Jak myślisz, ile miasto nas zwiedziła? Okej, okay, widzę, że zaczynamy od razu z jakimiś dziwnymi rzeczami na ekranie i jest ich mnóstwo. I nie mamy żadnego wytłumaczenia. Ale z tego, co ja rozumiem, to gra tego oczywiście nie będzie tłumaczyć. To mamy sobie takie śmieszne różnego rodzaju karty, których możemy używać. I te karty, tak sobie rozsiądę się, tak jak hardstonowy streamer, które będziemy sobie tutaj rzucać i one mają się chyba dopasować do tego elementu, jak widzicie, o, który jest tutaj. Więc rzucam, proszę bardzo, puf, potem on rzuca coś, my rzucamy i on. Na ten moment to jest oczywiście wszystko się wydaje banalne, ale jak gdzieś tam zauważyłem, te konwersacje, które się tutaj pojawiają, bo to jest tak naprawdę konwersacja, którą my właśnie odbyliśmy, one się będą stawały coraz bardziej kompleksowe, coraz bardziej trudne do takiego prostego ustawienia, jak teraz to zrobiliśmy. Jak skompletujemy taką sekwencję takiej rozmowy, to otrzymamy taki blob, nie wiem co to powiedzieć, natomiast jakikolwiek taki mismatch, czyli coś się nam nie udało, da nam czarnego bloba. Kiedy wszystkie białe lub czarne te bloby się zostaną zebrane, to konwersacja się zakończy i wtedy będziemy mogli wybrać okienko, właściwie taki bąbelek z dialogiem, a właściwie to możemy wybrać okienko, przepraszam, pomyliłem się, myślałem, że to będzie po fakcie, ale możemy też wybrać po prostu bąbelek, żeby przeczytać wcześniejsze dialogi. No dobra, czyli tak wygląda jakby dialog. Ten dialog był na pewno pozytywny. Zagrajmy w karawenirów, czy nie wiem co to, jak to przetłumaczyć, karawanierzystów? Jagona. Ty będziesz kierowcą, a ja będę nawigatorem. No dobra, to nawiguj w takim wypadku, ja kieruję. Elias, zaraz, czekaj. Nie powinieneś patrzeć się i przeglądać jej rzeczy w jej biurku. Ona się wkurzy. Czy to jest jakiś naszyjnik? Nigdy nie wiedziałem, że twoja mama nosiła taki naszyjnik. No, ja też nie widziałem, że moja mama nosiła taki naszyjnik. Inna sprawa, że nie widziałem takiego naszyjnika. O, proszę, zobaczcie. Widzicie, on teraz tutaj rzucił kartę taką, że nam się nie połączyło. Ej, nie słuchasz mnie, nie powinniśmy tutaj przyglądać. No i fajnie, a ja na przykład teraz tak naprawdę nie mogę nic z tym faktem zrobić, bo tu jest trójkąt. Logical and diplomatic. No a ja niestety nie jestem, jak widzicie, w żaden sposób logiczny i dyplomatyczny. Nie mogę też tej karty w żaden sposób obrócić. Tutaj mam dwa kółka, co prawda, ale to też mi nic nie da. Więc znowu się nie łączymy, więc wyszły nam złe rzeczy. Dlaczego ty zawsze wpakowujesz mnie w takie sytuacje? Odłóż to z powrotem na miejsce, zanim nas złapie. I jak widzicie, mieliśmy jeden taki pozytywny moment tej rozmowy, co było coś przyjemnego, a potem nam się pojawiły złe momenty i przez to tak naprawdę ta sprzeczka wyniknęła, jak można by pomyśleć. No i ta właśnie sprzeczka mogła zakończyć się tylko w jeden sposób, tak się właśnie zakończyła. Zarówno my, jak i Elias rozmawialiśmy, a właściwie krzyczeliśmy naprzeciwko siebie, nie słuchając siebie nawzajem. Czasami mama tak mówi. To jest okej, okay, że się nie dogadujemy, ale tym razem ona akurat się wtrąciła, żeby jakoś nas pogodzić. Ojej, mama jest bardzo wysoką kobietą, albo my jesteśmy bardzo niskimi dzieciakami. Ej, wy dwoje, co tu się dzieje w ogóle? Ja niedługo muszę wyjeżdżać, karawana jest prawie na miejscu. Chodźcie powiedzieć do widzenia. O czym wy się w ogóle kłócicie? No właśnie, mamo, słuchaj, jest taka sprawa. Masz taką śmieszną rzecz tam. I tylko teraz pytanie, czy my wiemy, co ona rzuci, bo ja tu mogę rzucić dwa kółka, ale nie wiem, co ona rzuci. Ona się dopasowała, ale ja nie mam trójkąta. I co teraz? Skrzaniłem, czy nie skrzaniłem? Czy mogę cofnąć? Nie mogę. No trójkąta nie rzucę, mogę rzucić tak, no. Niestety. Ludzie mogą nie odpowiadać w sposób, jaki sobie tego życzymy, ale to nie jest żaden powód, żeby się od razu wkurzać.
Jeśli tak dalej będziecie robić, jeśli dalej będziecie się starać, to może odkryjecie inne sposoby na znalezienie takiego jakiegoś wspólnego rozwiązania, wspólnego tematu. No fajnie, fajnie, ale... Ale ja to bym jednak chciał, żeby to się dobrze pokończyło, więc... O, super, teraz się pokończy dobrze. Puf. Więc biały elemencik. To jest w porządku. To, że się nie zawsze rozumiemy, jest w porządku. Jeden błąd w komunikacji nie oznacza, że to koniec przyjaźni. Pozwólcie, że pomogę wam to zrozumieć. No dobrze, dobrze. Tłumacz, kobieto. Tak powiem. Jeśli jesteście trochę zagubieni, pomyślcie o tym, jak zareagowaliście kiedyś w przeszłości. To, jak kiedyś potrafiliście się dogadywać nawet pomimo różnych waszych różnic w zachowaniu się potrafiliście to zrobić. Okej, okay, czyli teraz na przykład tak, zakładamy, że ona odpowiada tylko tymi kartami, więc nie rzucimy kółek, bo jak rzucimy kółka... Aha. A, to jest po prostu dialog, okej, okay, dobra. Chcę tylko sprawdzić, czy nie pojawi nam się ta, jak wtedy poleciały karty. Czyli jeżeli ona tylko rzuca takie karty, to my powinniśmy robić tak, żeby ona znowu rzuciła trójkąt po lewej. Czyli powinienem zrobić tak, ona rzuci trójkąt, no i ja sobie zakończę rozmowę. No i jest super w tym momencie, bo wszystkie dobre rzeczy nam zrobiliśmy. Są jeszcze trzy złe, ale teraz pytanie brzmi, czy będziemy też przez nie przechodzili, czy jednak to nie jest potrzeba, tak? Czy nie ma takiej potrzeby. Nie wszystkie różnice w zdań muszą kończyć przyjaźń. Słuchajcie siebie nawzajem i próbujcie odnaleźć jakieś zakończenie. No i szczerze mówiąc, poszło dobrze, to były jeszcze trzy opcje złe i pytanie brzmi, czy bardzo by to zmieniło tą konwersację, może byśmy się pokłócili na lata. Za kilka lat później wrócisz myślami do tej kłótni, po tym jak mama już odeszła. Kiedy ty i Elias będziecie musieli się wzajemnie wspierać. No to dzięki Bogu, że wtedy się wtrąciła, bo 15 lat później najwyraźniej Elias się mi przyda w życiu. A to jest nasz kalendarz, inventory i w ogóle. Karty mamy stosunkowo proste w tym momencie. Bardzo już mi się podoba ta gra, bo przynajmniej ma inny system karciany. Zawsze te gry ostatnim czasem mają ten sam system karciany. Czyli to jest system walki, tu jest system rozmowy, który jest taki troszeczkę inny. Jest ciekawy. Jest niby prosta układanka, ale zobaczymy, jak ta fabuła się będzie rozwijać. Przynajmniej w tej części, którą my zagramy. Pożegnania. To jest twój pierwszy raz z powrotem w starym sklepie mamy. Od czasu pogrzebu. Potem jak wszystko już zostało powiedziane, okazuje się, że nie zostawiła zbyt dużo. Zawsze była na drodze, w drodze właściwie. A to, co przynosiła z tej drogi, szybko sprzedawała. Elias ręką sprawdza jedną z pustych półek, zanim odchrząka, żeby oczyścić gardło. Elias faktycznie jest trochę większy już teraz. Też to czujesz, prawda? Ta dziwność bycia tutaj bez twojej mamy. Nie mogę jakoś tego pojąć, że już jej nie ma. Wybacz, teraz ja czynię rzeczy dziwnymi. No Elias, spoko, słuchaj, dogadamy się. Chyba. Nie wiem, jaką kartę rzucisz, ale ja wiem, czym muszę zacząć. Okej, okay, to jest spoko, Elias. To się dogadamy, coś czuję. Gdzie masz trójkąty? Nie wiem, czy ja mogę jego kartę sprawdzić w sumie, ale się dogadujemy się w każdym razie. Tak, tak, masz rację. Nie chciałabym, żebyśmy się tym zajmowali. Musimy się jakoś pocieszyć. Po tym wszystkim zresztą ona zawsze wyglądała na taką zadowoloną, kiedy tutaj była. Powodowała, że ludzie się śmiali, a przynajmniej uśmiechali. Dawała im różne próbki fajnych rzeczy, nawet jeżeli były rozwalone. Myślę, że to chyba było jej, to mogło być jej ulubione miejsce. No dobra, Elias, słuchaj. Byłaby taka szczęśliwa, widząc naszą dwójkę przejmujących ten sklep. O, czyli mi ten sklep przejmujemy. No dobra, czemu nie? Ty tam na otwartej drodze i ja pilnujący tutaj rzeczy. To przy okazji jest absolutnie tak samo ekscytujące, jak bycie na drodze. Nie żebym się tym specjalnie przejmował, oczywiście. Jakbym miał tam siedzieć w karawanie, to chyba bym zwariował. No cóż, Elias, niektórzy są stworzeni do tego, żeby jeździć karawaną, a inni są stworzeni do tego, żeby spokojnie sobie siedzieć w domu. Oj! Okej, to on nie miał karty na to. Nie będziesz tęsknił za domem? Nie pamiętam ostatniego czasu, kiedy spędziliśmy ze sobą więcej niż kilka dni. Dobra, dobra, czyli on odpowiedział kółkiem. Czyli my nie powinniśmy... Zaraz odpowiedział kółkiem? Fuck. W sumie to
W sumie to ja rzuciłem tak, on nie miał trójkąta. Okej, okay, okej. Okay. Rzucimy kółkami w takim wypadku. O, a to co? Ciekawe. Akord tak zwany tworzy się wtedy, kiedy ty i druga osoba zagrywacie jedną kartę. Tą samą kartę. Aha. Okej, okay, czyli możemy wzmacniać te efekty jeszcze. Łączymy cztery symbole. Aha, to muszą być... No tak, w sumie nie da się inaczej połączyć przecież. To muszą cztery symbole być połączone. I wtedy będziemy mieli taką ochronkę, że nawet jak ktoś położy kartę innego rodzaju, jak widzicie, to i tak jest w porządku. W tym przypadku. Czyli jakiś taki dobry argument się pojawił w tej rozmowie. Wiecie, tak dobry, że nieważne, że się różnił. Okej. Okay. Accommodate z kolei duplikuje symbole poprzedniej karty. No dobra. To jest to accommodate, tak? To fajnie, fajnie. Czyli my możemy iść znowu i co? Przedłużymy dalej ten akord. To w ogóle była fantastyczna rozmowa. Wszystko się ze sobą zgadzało. O, jest właśnie karawana. Dokładnie na czas. Jej lider, Nadine, może jest nieco ostra i przy okazji jej nie ufam. Tam gdzie jakby miało być jakieś ale to ja tak odczuwałem, po prostu on tak tego nie mówił. Słyszałem, że planuje zostawić to miasto, a właściwie opuścić je i nie jeździć na ścieżce karawany. To byłoby bardzo słabe dla Bartow. Hej, skoro będziesz tam, może jakoś przekonasz ją do zmiany jej zdania. No słuchaj, jak on miał karty, dobra, lecimy, może się uda od razu. Jest, świetnie, podciągniemy to dalej. I ominęliśmy te dwie złe sekwencje. Nieważne co, na pewno sobie świetnie poradzisz. Jestem pewien, że wrócisz z szeregiem fantastycznych rzeczy. Zapakowałeś wszystko, co potrzebujesz? Skarpetki? No tak, bo skarpetki są zawsze najważniejszą rzeczą. Nieważne, o czym mówimy, to skarpetki są super ważne. Pamiętajcie. Dobra. Jeśli ciężarówka rozwali się gdzieś tam na drodze, a nie będziesz miał skarpetek, to będzie koniec. No, mówię. No, są najważniejszymi rzeczami na świecie. Nie przejmuj się, jeśli chodzi o to miejsce, jest w dobrych rękach. Po prostu dbaj o siebie. Spoko, będziemy o siebie dbali. Mamy sklep potrzebuje trzech nowych produktów, a my też będziemy tęsknić za Eliasem i nawet nam trochę żal, że musimy tak szybko wyruszać. Planowaliśmy tą wycieczkę przez tą podróż przez jakiś już czas, dopiero teraz zaczynamy czuć, że to jest taka prawdziwa wycieczka. Sklep potrzebuje trzech nowych przedmiotów, a my możemy wybrać kartę. Aha, czyli jedną sobie zyskujemy, a jedną tracimy. No słuchajcie, to jest karta, która duplikuje wcześniejsze symbole, więc ja z chęcią ją zgarnę oczywiście, a zapomnę jedną z tych. Z drugiej strony mamy tylko jedną z trójkątem na początku, co jest może nie do końca fajne. A nie, zaraz, możemy tylko jedną kartę wybrać stąd. Dobra, zapominamy tą, bierzemy ten akord. Czyli, jak widzicie, będziemy też ten deck mogli modyfikować, ale on nie urośnie, będziemy mogli zamieniać. To jest na Dean, która mówi w trójkątach i kółkach też. Nie skakujemy to jakoś specjalnie. Elias też mówił w trójkątach i kółkach. Głównie w kółkach w sumie. Bartow to miasto, które jest ciche na tyle, żeby było słychać jak różnego rodzaju... nie szczury, tylko może szczury. Świerszcze i innego rodzaju insekty poruszają swoimi skrzydłami przy poranku, a właściwie przy wieczorze. Zresztą i przy wieczorze, i przy poranku. Znasz imię, pseudonim i ulubiony kolor wszystkich osób w tym mieście. No dobra. Czyli dobra, Nadine, zobaczmy, co tam ciekawego ty mi powiesz. Follow close. Około dziesiątki samochodów porusza się brudnymi drogami Bartow. Ich silnik kiedyś sygnalizował nieuchronny wyjazd mamy, ale również jej powrót. Nadine, siedząca na masce jednej z ciężarówek, wskazuje na ciebie, żeby zyskać twoją uwagę. No to tam, Nadine. Siemaneczko. Wierzę, że masz już odpowiednią liczbę zapasów na drogę. Naszym pierwszym przystankiem będzie Pachenko. Kolonia artystów. Kolonia artystów. Nadine wspomniała o miejscu z historii twojej mamy. Pachenko. Czy to nam coś daje? Wątpię chyba. Bądź uważny, jaszczury przechodzą drogę, o kurczę, błyskawicznych, ale nie że szybkich, tylko takich bardziej związanych z błyskawicami.
tą drogę przechodzą jak tylko im się podoba. Nie chcesz, że nie chcesz ich flaków na swoich szybach. Chryste, to straszne w tym momencie już. W każdym razie Nadine nam powiedziała o tej drodze, co się nam pewnie przyda. Może porozmawiamy z nią jeszcze jakie. Cztery szanse, z tego co widzę. Ale my chcemy jednak pójść może w dobre, z dobrą stronę. Zacznijmy od takiego wybadania terenu. Okej. Okej. No i super. Ona się porozumiewała w bardzo prosty sposób akurat dla nas, więc się dogadaliśmy szybko. Moje kondolencje z tytułu twojej straty, twoja mama i ja. Trochę się od ciebie różniłyśmy, ale i tak się szanowałyśmy. Zanim karawana wyjedzie, musimy porozmawiać. No, chyba to robimy właśnie od jakiegoś czasu już, moja droga. Jeśli nie uda ci się jakoś ożywić tego sklepu i go wyposażyć, to karawana będzie musiała dać sobie spokój z Bartą. No tak, to jest ten moment zły, tak? Mam wrażenie, że ten trójkąt teraz się nie pojawi. No. Dobra, ale wiemy już, jak to naprawić w takim razie. Wiem, że jest to ciężko teraz słyszeć w tym momencie konkretnym. Dobra, piona ma kółka. Nie jest jakiś problem, zwłaszcza, że teraz sobie tutaj zrobimy ten... taką właśnie blokadę. A nawet w tym momencie mógłbym zrobić tak i jeżeli dobrze rozumiem, to i tak to nam nie przeszkodzi. O. Okej. Zobacz, to tak działa. No i fajnie wiedzieć. Nam się w każdym razie udało spokojnie tą część rozmowy zakończyć pozytywnie. Bez sklepu w dobrej formie nie ma sensu po prostu, żeby karawana się tu zatrzymywała. To jest po prostu strata zasobów. A ja prawdopodobnie i tak nie muszę tłumaczyć ci tego, że to by było bardzo złe dla tego miejsca. Ja wiem, że wszyscy tutaj mocno zależycie od tego przejazdu. No tak, no jeżeli to wiesz, no to może trochę zrozumienia dla naszej sytuacji. Ale to, przepraszam, ale to nie mój wybór, a przynajmniej nie w całości. Ja to prawda akceptuję wszystko i dokonuję ostatecznego wyboru, ale i tak muszę się odwoływać do członków karawany i ich potrzeb. Uwierz mi albo nie, Bartą, już dawno by było wyrzucone, gdybym nie wisiała twojej mamie przysługi. Bardzo często kłóciłam się w jej imieniu w tej kwestii. No super, to mamy fajnie zrobione. Użyjemy sobie tego, skoro mamy. Tutaj poradzimy bez problemu. Czyli zakończymy ten dialog tak naprawdę pozytywnie. Panią Nadine. Wiem, że to tak nie brzmi, młody, ale ja się trzymam z tobą. Ja jestem po twojej stronie. Moje ręce są po prostu tutaj związane. Mam ogromną ochotę zobaczyć, jak sobie jednak poradzisz. Nic a propos tej sytuacji nie jest dobra, ale Nadine prawdopodobnie nie jest osobą, którą powinniśmy tutaj obwiniać. Dziękuję jej za informację. Tutaj dostaliśmy jakieś śmieszne rzeczy i teraz czy ja te rzeczy w jakiś sposób... O! Notatki 5. Wypadów nam zostało. Tutaj jakieś śmieszne rzeczy się wydarzyły. Pierwszy stop będzie w Paczenko. Tutaj do 31 rozumiem, że musimy znaleźć jakieś rzeczy, żeby sklep się został otwarty z hukiem, że tak powiem. Okej. Większość rozmów się zakończyło pozytywnie, czyli te rozmowy się mogą kończyć. Zresztą tutaj popatrzcie, ile tego jest. Wiesz, to są osoby, a jeszcze z nimi możemy mieć różne, nie pojedyncze, ale wiele rozmów tak naprawdę. Więc tego jest dużo. Przedmiotów nie mamy żadnych w tym momencie. Wróćmy jednak do gry. Może sobie przeprowadzimy jeszcze jedną rozmowę, żeby zobaczyć. No bo mamy kartę do wybrania. Mamy, tak jak mówiłem wcześniej, mamy tylko jeden trójkącik po lewej, więc ja sobie zgarnę ten trójkącik. W ten sposób zrobimy. Dobra. Co my tu mamy? Porozmawialiśmy. Możemy się wybierać dalej. Mapka. Pierwszy dzień. Tutaj chyba raczej nic nie musimy zrobić na razie. Bartą, a my do Paczenko ciśniemy. Okej. Bartą, Paczenko. Bartą to już tutaj byliśmy. Czemu tutaj wróciliśmy, to nie wiem. Aha, zapomnieliśmy kliknąć, oczywiście. Paczenko, kółko trójkąt. Rozumiem, że to jest dominujące w tym miejscu. Ale to jest w ogóle społeczność artystów. Bardzo ciekawie. Czym są ciekawego, artyści mają do powiedzenia i w jaki sposób oni się komunikują. Słyszałem, że to może być trudne się z nimi dogadać. Ale to zobaczymy. Kręta droga pośrodku kanionu prowadzi do Paczenko, która wpędziłaby niedoświadczonego podróżnika w kłopoty.
Zasłużony, wysłużony już właściwie pojazd ma pewne problemy z tym, żeby się utrzymać i wjechać na wzgórze, ale nad nim nikogo nie pozostawia za sobą. To bardzo ładnie z jej strony. A teraz tak, z kim powinniśmy tu porozmawiać? Dobra, porozmawiamy oczywiście z Marquez, która rozmawia teraz z grupą artystów. Zobaczmy więc, jak ten dialog tam tutaj się pojawi. Patron. Jest tutaj w tym momencie mały show artystyczny, który jest prowadzony na zewnątrz, tutaj na skwerze, w parku, i z nawet małym tłumikiem, który się temu wszystkiemu przygląda. Twoje zakurzone ubranie podnosi niektóre brwi, jak tylko tutaj przechodzisz, się trochę przyjrzeć. Zatrzymujesz się, żeby przyjrzeć się lepiej pewnemu obrazowi olejnemu, który przedstawia opuszczone miasto, kiedy nagle zauważasz, że tobie również ktoś się przygląda. Faktycznie ktoś się nam przygląda. Jest to Marquez właśnie. Oj, nie przejmuj się mną, nie mogę nic zrobić, tylko cieszyć się widokiem nowych twarzy w Paczenko. Mam na imię Marquez, a ten tutaj słodki show jest moją robotą. Słyszałem o twojej mamie, przyjmij ode mnie najgłębsze kondolencje. W ogóle to wyrzuciłabym czerwony dywan tutaj przed tobą, gdybym wiedziała, że przychodzisz. Więc czy to jest twój ulubiony obraz? Oj, 3x3, czyli tutaj możemy już zawalić. Ona co? Ona chyba miała trójkąt, chyba powinniśmy zagrać w ten sposób. Super, tylko że czy my jesteśmy w stanie coś tutaj z tego tytułu dalej zrobić, bo mi się wydaje, że nie bardzo. Jednak. Ja trochę nie rozumiem systemu, skąd oni te karty dobierają, że tak powiem. Muszę się przyjrzeć jednej rzeczy, bo może nie zrozumiałem, może z moich kart to leci. No jest troszkę nie do końca pasujący do moich, do mojego gustu, ale żeby przyciągnąć się akurat do, żeby akurat ten obraz przyciągał twoją uwagę w szczególności, musisz mieć naprawdę dobre oko do sztuki. Miasto, które tutaj jest namalowane, to Hara. Kiedyś fantastyczne, wielkie, teraz martwe i opuszczone. Okej, okay, kolejna rzecz z historii mamy. Troszkę to obniżające skupienie. Może że to tłumaczę. Ale troszkę to nieprzyjemne skupiać się na nieprzyjemnościach przeszłości, może w ten sposób. Nie wolałbyś raczej cieszyć się jakimiś słodkimi obrazkami kotów? No tak, to jest świetne pytanie. Może bym i wolał. Ale akurat w sumie nie, ja szczerze mówiąc prawdopodobnie bym chciał i to i to. Nie słyszałeś o kole, o Circle? Dziwne, ale twoje ubranie sugeruje, że mogłeś spędzić jakiś czas żyjąc gdzieś w jakiejś grocie. No cóż, nieważne, jesteś tutaj teraz i to nie jest wypadek, widzisz? Ja też mam całkiem niezłe oko, jeżeli chodzi o talent z kolei. Dobra, ciśniemy takim pod kółkami, skoro jest szansa. Aj, tyle było z szansy. Ale dobra, mamy dalej obronkę w teorii. Nie wiem, czy to nam pomoże, bo w sumie tutaj przerwaliśmy połączenia, ale i tak jest okej. Koło jest taką radą patronów w Paczenko. I ja jestem jednym z tych patronów, oczywiście. Nasze przewodnictwo jest tym, co oddziela to miasto od innych. Żadna sztuka nie... Inaczej, brak sztuki oznacza brak wizji, a brak przyszłości to znak tego, że nadejdzie martwa i sterylna cywilizacja. Zupełnie jak w tym obrazie, Harze. No cóż. W takim wypadku trzeba zrobić, co się da, żeby tak się nie stało. Na razie tą rozmowę prowadzimy bardzo sprawnie. Chociaż nie do końca może orientujemy się w tym, dlaczego. Kamema dzielała wizję koła, wiesz? Wiele lat temu Paczenko było jej domem. To miasto wiele jej zawdzięcza. Pierwszy raz, jak ją spotkałam, miałam bardzo dobre przeczucie. To samo, które mam teraz, kiedy rozmawiam z tobą. Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz. Koło zawsze mogłoby zyskać nowych przyjaciół. Okej, okay, to fajnie. Mamy przerąbane, bo nie mamy karty odpowiedniej. Zróbmy tak. Ej, a dlaczego? Aha, bo to jest kopiowanie karty przecież. O, to nie jest twój ulubiony? Ciekawe, bardzo ciekawe. Ja wciąż nie mam tutaj nic do poradzenia, że tak powiem.
Jeśli się nie zgadzasz, to się mylisz. Nie powinieneś tak szybko osądzać tego, czego nie rozumiesz. No, przepraszam cię bardzo, ja bym się chciał zgodzić, ale ja po prostu nie mam kart w tym momencie. Okej, okay. No i się nam nie uda z nią dogadać, a szkoda, bo bardzo miło prowadziliśmy rozmowę przez chwilę, no ale niestety, rozmowa się nie skończy dobrze. A, już myślałam, że się świetnie dogadujemy. No cóż, koło ma otwarty umysł. Przemyśl rzeczy, może jeszcze do nas przyjdziesz. No niestety rozstaliśmy się z Marques troszeczkę nie najlepszy sposób. Ona chyba raczej jest przyzwyczajona do tego, że zawsze dzieje się tak, jak ona chce. No tutaj się tak nie stało. Wiem tylko tyle, że no tych trójkątów nam wyraźnie zabrakło, więc musimy jakoś to nadrobić teraz. Tylko kurczę, czy chcemy na pewno poświęcić koło? No musimy poświęcić koło. Ale tak, jest to bardzo ciekawa mechanika. No i dobrze, zakończymy sobie tutaj tą granie w tą konkretną grę. Jest bardzo mechanicznie nietypowa, jak na grę karcianą, zwłaszcza w tych czasach. Wydaje mi się, że warto sobie spróbować w nią pograć, pobawić się trochę, zobaczyć, gdzie nas te przygody zawiodą i tą karawanę. System mechaniki będzie tylko się komplikował i rósł, i kolejne karty się będą pojawiać. I z tego, co wiem, pojawi się więcej symboli. Akurat to miałem okazję jakiś screenshot widzieć, gdzie tych symboli było trochę więcej. Więc dbanie o to, żeby ta talia była w miarę koherentna i żeby przy okazji przynosiła jakiś sukces, może być trudne. Może być też trudne na pewno uzyskiwanie za każdym razem dobrych wyników w rozmowie. Tak na przykład tutaj z Marques. Nie wiem, czy to był wynik tego, że tak gra nas poprowadziła, ale to było jednak trochę, no chyba poza naszym zasięgiem, żeby tutaj dokonać dobrej konwersacji. Chociaż szło nam fantastycznie. Tak czy siak, moi drodzy, jeśli wam się podobało, zachęcam do zostawienia lajka i zasubskrybowania kanału, a ja z wami zobaczę się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Hej!